pierwszy raz poznamy rzeczy w powiększeniu. Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. I dzisiaj mamy gościa. Witamy cię, Adamie. Cześć. Rozmawialiśmy z Adamem. Nigdy nie byłeś w tym programie. Nigdy, po raz trzeci. Adam chyba i Gimper byli po trzy razy. Tak, to jest, mój trzeci raz. Ale Tomek się nie liczy. Tomek się nie liczy. To ja wygrałem. Adam, tak. A w ogóle tak. Ale Adam, wygranko jest twoje, gratulujemy. W ogóle, Adam, jeszcze byłeś naszym gościem w pierwszym sezonie. Jeszcze w pierwszym. Pierwszym tym jeszcze na mieszkaniu. To wszyscy mówią, że to było najładniejsze tło. A i pisali, że to jest green screen bardzo ładny tak. Był zawsze. Nie, a to było prawdziwe tło, byłem to super mieszkanie. Bardzo ładne mieszkanie. Bardzo fajne mieszkanie było. To zobaczymy, o co nam dzisiaj chodzi, a wy możecie jeszcze zobaczyć naszego Instagrama. Zapraszam was gorąco, tu są linki, a my przechodzimy do zasad. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać przedmioty w powiększeniu i naszym zadaniem będzie powiedzieć, co to takiego jest. Jeżeli się nie mylę, to będzie się oddalać, dobrze mówię, Hubert? Tak, będzie się oddalać, będziemy widzieć coraz więcej tego, co to rzeczywiście jest. I domyślam się, że punkty jest, kto pierwszy wpadnie? Kto pierwszy wpadnie? Jak działa system VAR? Kto pierwszy podniesie rękę? Ja patrzę. Witold jest systemem VAR, dobrze? Okay. I chodzi o podniesienie ręki, w tym mamy odpowiedź. Ile mamy odpowiedzi? Macie po jednej odpowiedzi każdy. Czyli niepoprawna odpowiedź to jest strata szansy. Strata szansy, żeby jakby skonkretyzować, jakby ujednolicić system jakby naszych zoomów. Jest tak, że macie minimalny ruch kamery przy bardzo bliskim jakby zoomie i wtedy jakby wideo się zatrzymuje i oczekuje waszych odpowiedzi. Okej. Czyli przy zatrzymaniu się wideo jest ostatni moment na odpowiedzi, tak? Tak. Dobra. Możemy zrobić wcześniej, jeżeli czujemy. Możecie, ale klipy trwają po parę sekund, dobra, więc... Dobra, okej. Okay. To nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Nie będzie, nie, to będzie bardzo skomplikowane. No, no. Dobra, to co? Poprosimy w takim razie pierwszy klip. Góra jabłka. To takie, taki, no to co jabłko ma u góry. Ty, ale tak, pan nawet się nie zgłosił, co nie? No, ale podniósł rękę, no, podniósł rękę. Wydaje mi się, masz rację. Jecie owoce, panowie? Jest, tak, zdarza mi się. Trzeba się jeszcze. Ja uwielbiam jabłka. No. Czy to jabłko? Tak. Przekonajmy się. Przekonajmy się. Tak, brawo, ekspert. Widać, że zdrowy chłopak, Jak będzie zbliżenie frytki, też poznam niestety. Nie no, to wtedy się nie przyznajesz po prostu. Tak, co to może być? Oddaję wam wtedy. Nigdy tego nie widziałem. Nigdy tego nie widziałem, nie mam pojęcia. Dobra, okej. Dawaj, ja punkt dla Adama. Okej. Fuj, co to... Ignacy? Czy to jest papryka? Nie, to nie jest papryka. To był mój pierwszy... Też to była moja pierwsza myśl. To już koniec? Wideo? Tak. Mi tutaj przeszkadza jedna rzecz, którą cały czas... Jest jakaś pleśń. Właśnie. No to mogło być, no to wiecie, takie obtarcie na warzywa. Ale dlaczego ze wszystkich przybliżonych warzyw i owoców musieli wziąć takie, które jest wcześniałe? Ja sądzę, że to nie jest warzywo, o dziwo. To ja wam podpowiem. O, dziękuję. W poprzedniej rundzie, jak była frytka, to wcale nie było tak daleko. A, wiem już, co to jest. Mandzio? Ketchup? Ketchup. Nie, to nie jest ketchup. No, to ja też tak myślałem. No to widzisz. Niedaleko frytki. Ziemniak. Ja by ci to powiedzieć. Ziemniaki jeszcze nie są czerwone. Chyba, że bataty. Nie, no, to takie, są takie bordowe. Tak, 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 bataty. No to ale też chłopaki. No, dobra, ale widzieliście w życiu batata, no to nie jest batat. No to nie jest batat, to jest butelka coli. Cholera. To stąd ta pleśń. No tak, dokładnie, to było chyba obtarcie takie. To było obtarcie. To było obtarcie. Jak widać, zdrowe chłopaki. Zdrowe chłopaki, my nie wiemy, co to jest. Nie wiemy, co to jest. Na pewno i kolor zero rozpoznał. Dobra, prosimy następne. Wow, 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 wow. Od dobrego poziomu zaczęliśmy. Czujesz jak okulisty, że po prostu nie mam ostrości. Od dobrego poziomu zaczęliśmy. To jest koniec? Tak, to jest chciałbym koniec. Powiedzieć, dobra. Jakiś taki, jakiś na przykład dywan, ja powiem, ale nie wierzę ja w to. Widzę tutaj zwiększenie razy 180 albo razy 120 albo 100, dlatego powiem piasek. Nie, to nie jest piasek. Była mała szansa. Pieczywo? Jakiś rodzaj chleba, pieczywo? Nie, to nie jest. Coś na ziemi? Piasek? Jakiś rodzaj pieczywa? Coś wykonanego ze pszenicy? Coś pochodzącego z ziemi? Słuchaj, ja to jest na pewno przedmiot. Jakby. Okay. Dwa punkty. Dziękuję. Czy to jest papier? To nie jest papier. Chcecie wszyscy po jeszcze jednej szansie z podpowiedzią? Tak, poprosimy. Tak. Ale z podpowiedzią. No. Kto pierwszy? Powiem pan tak, nasz poprzedni przedmiot kola, jest taka legenda, że wpływa na ten przedmiot dosyć mocno. Taki grosz? Taki zardzewiały grosz? Coś w tym stylu? Nie, to nie jest grosz. Ignacy? Zaraz powiem no 50 groszy, co będzie, nie, daj inną monetę. Co wpływa, to jest, według mnie to może być rdza w takim razie. Albo to może to nie jest rdza, ja wiem, co to Adam? Może być. To jest Mentos.
Ciekawa. Nieźle. Nie chciałem powiedzieć metal. To ząb jest. Ale to już... Jak już powiedzieć, Madzio, no miałeś rację, to jest ząb. Ale taki o, ząbek. Ostatnio mi taki wyrywali taką ósemkę. Ale bardzo mi się podoba, zostały jeszcze dwie. Ale mi się podoba bardzo tak crispy, 16K jakość przybliżenia subatomicznego razy milion, ale jak się oddala tutaj do poziomu, to jest takie 12 pikseli. Gdybym tak widział twoje zęby, Madzio, by miałeś taką pikselozę. Tak, ocenzurowane. Ocenzurowane zęby. Jak nie jest na biało, to jest ocenzurowane. Wiecie, jak to jest z tymi filmami. Trzeba czasami tak robić po prostu. Cenzura wszędzie. Otóż to. Dobra, poprosimy... To co? Poprosimy następne. Nikt nie zbiera punkty, tak? Jaka jest punktacja? Adam ma na razie jeden. Adam jeden punkt. Adam ma jeden za jeden. Adam wygrywa. Dobra, okay. Dobra. Lecimy. O. Ja już... Dobra. Dwustokrotne przybliżenie. Według mnie jest to język. To nie jest język. To nie jest język. Dobra, to jeszcze... Bo to, zobacz, to było dwusetne przybliżenie, to było tak strasznie blisko i po prawej stronie się to już kończy. I to koniec filmu. Dobra. Tak, Adam. Guma do rzucia, jakieś słodycze. To nie jest guma do rzucia. Dobra, to ja myślę, że to jest shake truskawkowy. To też nie jest shake truskawkowy. Dobra. To co, jakąś podpowiedź? Wrzucę wam podpowiedź, tak. No. Ten przedmiot bardzo często rozpala dyskusję. Czyli sobie fromaż. Strefa gazy. Nagle mi się pojawiło w głowie... Mi się pojawiło w głowie 50 dowcipów, które nie mogą być wypowiedziane w tym programie. Ja wiedziałem, a tam że się... nie miało problemu. Wiedziałem, że się Ignacy zaśmieje. O Jezu, to mi się zaraz głupsze rzeczy im przychodzą. Tylko przychodzą mi głupie odpowiedzi na to. Rozpala dyskusji. Jakaś normalną, a nie. Dobrze, to powiem to jeszcze raz z większym akcentem. Ten przedmiot rozpala dyskusję. Zapałka. Tak, to jest zapałka. Jezus Maria. Może, naprawdę. Ale czemu ta zapałka nie jest taka czerwono-bordowa? Czemu nie jest czerwona? Albo w sumie ona nie jest czerwona. Nie, no tak po prawdzie. Nie, zobacz balans bieli. To wyglądało jak język. Chłopaki, zobaczcie balans bieli. Balans bieli, po prostu. Tak. Nie, to jest specjalna zapałka do rozpalania tych jakichś, no Boże... Dyskusji. Tak. Nie chciałbym powiedzieć świec o zapachu magnoli. Ona się nazywa rozmowa, co nie? Dobra, dokładnie. Dobra, no Adam jest na prowadzenie, no poprosimy następne. No, metal, nie? Metal. Myślę. Wydaje mi się... Mandzio? Że to jest klucz. Nie, dobra, wycofuję się z odpowiedzi, nie daję odpowiedzi. Łańcuch rowerowy. O ja pierdzielę, jakie strzały robi snajper. To nie jest amerykański snajper. Ja jeszcze muszę powiedzieć. Byłoby za pięknie. Tak. No jest głupia odpowiedź, ale powiem, że to jest tłok w samochodzie. Bo one tak chodzą i tak. To jest też to była pierwsza myśl. To nie jest tłok w samochodzie. Dobra, no w silniku coś jakimś tam, tak? Tak. To teraz poprosimy w końcu normalniejszą odpowiedź. Nie, czekaj, bo ja się wtedy wycofałem z tego, ale nadal to powiem, bo nie mam nic lepszego. Klucz, że to jest klucz. Taki klucz do rozkręcania. Do nie do drzwi, tylko do rozkręcania takiej, wiesz. Nasadkowy? No. Francuski. To nie jest klucz, ani nasadkowy, ani francuski. Tak czy siak widziałem, że ten strzał to normalną podpowiedź? Dobrze. Ten przedmiot czasami rozpala dyskusję. A wiem, to jest zapalniczka. Ignacy. To jest zapalniczka. To jest kamień w zapalniczce, tak. Tak. Czy tak. To kamień w zapalniczce? Tak, to był kamień w zapalniczce. To jest kamień w zapalniczce. Czy to nie jest kamień, dokładnie to jest kamień. Tak, ten, no to, tak to jest zapalniczka. Punkt dla ciebie, zapalniczka. Zdobyłaś punkt, co nie? Dobrze, to... Doganiasz mam, prawie, tak, Adama, mnie przeganiasz. Bramka kontaktowa, tak zwana. Dobra, okej. Spokojnie. To wygląda... Oreo. Jaki koleś szalony, proszę jak zgadza od razu, bum, to nie rozpoznam, swój ulubiony słodycz. To jest słodycz. Oreo. Nie, to nie jest mój ulubiony słodycz. Jego ulubiony słodycz. Ja serio myślałem, że to jest za bliskie, żeby to było Oreo. Nie, ja pomyślałem w ten sposób, jakby no tak. Pomiędzy brązowymi i widziałem jakby tak biszkop miał te takie dziureczki, nie, w sobie tak, klasycznie, tak, więc pomyślałem, że to jest Oreo od razu. No i dobrze, pa, dogoniony Adam, dogoniony. Pierwsza myśl, dobra myśl. To dzisiaj tak to nie wychodziło, że sobie odcinka graliśmy, ale tak, dobra, okej. Okay. To poprosimy dalej, Huberto. No niech to ktoś powie. Mandzio, to jest zgłoszenie się? Mi się wydaje,
Ja nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale dobrze, że się zgłosiłeś. To fajnie. Wydaje mi się, że to może być chusteczka albo coś w tym stylu. No jest to rodzaj materiału, na pewno. No. To nie jest chusteczka. No, okay. Te sznury mnie... Sznurki są takie... No właśnie, one nie pasują mi w ogóle do tego. Adam? Co? Książka? No. To nie jest książka. Ale to nie był głupi strzał. Dobra, to ja rzucę może, że to jest, jeżeli ma... Może ściąga to materiał, to może worek taki ze ściągaczem. Ciekawa teoria. No skoro przechodzą to nie, to tak, nie, tak, nie, tak, to, ale nie, to nie jest worek ze ściągaczem. Dobra. Dobra, daj nam odpowiedzi, tylko proszę nie, że można rozpalić dyskusję. Korzystamy no, z tego raz dobrze, na to ten przedmiot bardzo często umila dyskusję. Jest nieodzowną częścią rozmowy. Nieodzowną częścią. Czy nie, nie o czym wy rozmawiacie, chłopaki, ze sobą, naprawdę. Ja na przykład do rozmowy preferuję przekąskę, albo coś do picia. O, tak. Coś do picia to jest bardzo dobry trop, Ignacy. To wygląda jak materiał, jak można pić materiał. Czy to jest... Adam? Czy to jest chusteczka? No to ja dalej. Czy to jest filtr do kawy? Nie, to nie jest filtr do kawy, ale jesteście, jakby jesteś już bardzo blisko, Ignacy. No i super, idealnie, zrobiłem podpowiedź. No, co ja ci teraz powiem do tego? No filtr do herbaty powiesz. Torebka herbaty. Tak, to jest torebka od herbaty! No. Ej, ale to był worek ze ściągaczem, halo! No był worek po ze prawdzie, to jak pociągniesz, to dokładnie to tak działa. No dlatego się zawahałem, ale to nie był worek. No nie, dobra. To była okay, herbata. No. Wychodzisz na prowadzenie. Nie powinienem narzekać. Czyli rozumiem, że to jest rozmowa przy herbacie panowie macie. Tak. Elegancko, zawsze tak, 7, zawsze o 17. Z tymi herbatami, to kawki są robione tak. Elegancko zawsze w firmie, a nie herbatki. No dobrze, dobrze. Poprosimy dalej. Zastanawiam się, czym jest ten... Adam? Szczoteczka do mycia zębów. Tak. Aha, tak. Zauważyłem te zielone u góry. Tak, jest. Bo właśnie zauważyłem ten biały i myślałem, tak. Że... Dobra, ewentualnie to mógłby być jakiś bardzo drobny makaron, tak, co nie? Ale jak zobaczyłem niebieskie, nie. Ja jeszcze myślałem, że to będzie jakaś lina splecona. I naprawdę wychodzę dobrze, jem jabłka, myję zęby, jest naprawdę elegancko. Dokładnie tak. Gracy pije herbatę. Ja piję herbatę, jem Oreo i co jeszcze robię złego? I palę fajki. No to trochę prawdy w tym jest. Dobra, słuchajcie, i teraz ostatnie pytanie z tej rundy. Dobra, bo jeszcze będzie druga runda. Będzie jeszcze druga runda. Nie powiedzieliście nam o tym, rozumiem. Dobrze, niespodzianka. Okay. Niespodzianka. Co to za przedmiot? No, czekam na ten moment. Adam? Czekaj, ty to powinieneś zatrzymać wcześniej. Dobra, ja chciałem powiedzieć patyczki do uszu tak ustawione razem, ale wiem, że to nie jest to. No. Tak, to nie jest. To puszczaj dalej. Dawaj dalej. A czy to jest już koniec? To już jest koniec. Aha, no to super. No to wow. Adam nas rozproszył. Ignacy. Co ja wiem, skóra komórki, coś takiego. Z komórką jest blisko, ale to nie jest skóra. Okay, no. Z komórką też nie za bardzo. Więc jakby... O, ale nie, ale w sumie ze skórą niejako to ma kontakt, jak już tak się zakręciłem. Jaki Mandzio, to może mieć Mandzio, kontakt ze skórą? Mandzio, jaka jest twoja odpowiedź? Potem rozwinę to, co chciałem powiedzieć. Dobrze, skoro powiedziałeś o komórce i powiedziałeś o kontakcie ze skórze, to ja powiem telefon. No nie, to na pewno nie jest telefon. Znaczy, nie wiem na jakim mocnym przybliżeniu tutaj działamy no i tak, pracujemy. Tak. Jest to czarno-białe, zatem to sugeruje większe przybliżenie. Dobra, to... Nie, to ja teraz wam rzucę podpowiedź. Wprowadziłem was w błąd, mówiąc, że to jest przedmiot. To ma bardzo często kontakt ze skórą, na przykład jak rozpalacie dyskusję przy ognisku wieczorem w lesie, to ta rzecz się pojawia. Komar? Czy to komar? To musi być komar, bo puściłeś. Tak, to jest komar. O, wow! Ale jakie to jest brzydkie dziadostwo. Czy tam brzydkie? No brzydkie. Ja bym powiedział, że brzydko. Czemu jest urwany do połowy? No bo ktoś już go złapał. To już było, bo to już było ładnie jest przycięty, co nie? Ale jaki fajny punkt zdobyłeś. To taki, taki porządny. Taki porządny. Taki honorowy na sam koniec. Ja kąszam swoich przyjaciół, taki co nie? Taki kąsający jesteś, że jakby... Wysysam z nich krew i energię. A ty zabrałeś tam szansę na wygraną. Ja myślałem, że to będzie po prostu źrenica oka. To też mogło być. To też mogło być. Ale kto nam odpowie, czy to będzie źrenica oka? Runda druga na to nam odpowie. Mam nadzieję. W rundzie drugiej, moi drodzy, dostaniecie tylko i wyłącznie zapętloną czynność w przybliżeniu. Okay. To znaczy, na podstawie tylko tej czynności będziecie musieli określić, co to za przedmiot. Dobra.
albo co to jest. Okej. W rundzie drugiej. Pierwsza czynność, powiem wam ogólnie, jest bardzo związana z człowiekiem i z ruchem. Pocenie się? Tak, a, to jest pocenie się. No. Dwa, trzy. Dwa, trzy. Kontakt nawiązuje, komar ukąsił już tam. Dobrze. Żeby poprawić, jest 2, 3, 3. 2, 3, 3. Nie, no 2, 3, 3, bo ja za nim mamy porównanie. Okej. No. Czym jest ten przedmiot? Adam? Jest. Płyta gramofonowa i ten idący po niej odtwarzanie płyty. Tak, to jest płyta winylowa. To jest ta płyta winylowa. Płyta winylowa, tak. Tak, 4 punkty Adamu, dobrze. Ucieka nam, goniliśmy go. Mandziu, razem mam więcej punktów niż on. Jeszcze przez chwilę. No i teraz w sumie punkt ostateczny, wielki finał. Tak? Okej, dobra, to mogę tylko capnąć Adama już. Więc pytanie, uwaga, co to jest? To będzie czynność. Adam. Jest to krojenie sera? Nie, to nie jest krojenie sera. Łukasz? Ojeju. Nie, Ignacy, oddaję ci odpowiedź. Ignacy? Według mnie jest to nóż nabierający. Co? Jak się cofnęło nagle. O kurczę. Dobra. Dobra, obie wasze odpowiedzi przypadają. Adam, jak chcesz, możesz się znowu zgłaszać. Ciężko. Czy jest to nakładanie masła na nóż? Też o tym myślałem. No, nie, ale jest to bardzo podobna czynność. Łukasz? Chciałem powiedzieć, zapytać się, czy to nie jest golenie się, ale w sumie jest ściąganie na skórkę. Nie, to nie jest, to nie jest golenie się, to jest związane z obróbką drewna. No to jest wyżynanie, nie wiem, kory, tak? Ścinanie po prostu warstwy drewna, jak wyżynasz, nie? Profesjonalnie wiesz, jak to się nazywa? To nie jest cyklinowanie? Nie, to się nazywa... Nie wiesz, to nie jest zależne. Masz dłuto i to jest dłutowanie. To jest heblowanie. Heblowanie! No, ale to powiedziałem, że to jest drewnem, no to powiedziałem. Tak, więc... To wyrównuje? To znaczy, dla mnie Adam wygrał. Bo czemu? Nie powiedziałeś heblowanie. Więc Ignacy, mógłbyś dostać 3 punkty i dłuto. Proszę, 3 punkty i dłuto. Dobrze, ja poproszę 3 punkty i dłuto, Adam 4, Mandzio 2, 3 w końcu? 2. A my wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy. Kliknijcie tutaj w link, na którym będziecie mogli nas zobaczyć na kanale Matura to Bzdura. Dokładnie. Jak nam poszło w grze w Mistrzostw. Mierzymy się na wiedzę ze sobą. Zobaczymy, kto wygra. Kto wygra. Nie wiem, jaki jest ostateczny wynik, bo też 2 razy byliśmy w Kiszu. 2 razy byliśmy. To będziemy 3. Jak to będzie Adam u nas. Tak jest. Ostateczny pojedynek. Ostateczny. Teraz rozstrzygnijcie wszystko. Mandzio versus Ignacy. Dokładnie. Wreszcie. My widzimy się w każdy wtorek oraz sobotę o 18. Cześć.